Cześć kronikarki i kronikarze. Sam nie mogę w to uwierzyć, ale mamy szósty tydzień z rzędu i trzecią grę Ubisoftu. Cóż, zapraszam na Prince of Persia: The Lost Crown. We must break the curse that plagues our kingdom. There are creatures, gods, banished for their sins. They could doom us all. Even in the darkest hour, do not lose hope. Okej. Przechodzimy, widzę, do sedna. Język dubbingu angielski, kilka innych. Jest też perski. Ciekawe, jak dużo jest dialogów, nie? Bo też przy niedużo. Może zacznę od angielskiego. Te początki pewnie będą miały jakieś tam intro, może coś powiedzą. Chociaż nie wiem, czy tak będzie też w demo. A może potem sobie... Na chwilkę zobaczymy, jak to brzmi z perskiem, nie? Co do opcji, no, jest to nasz side-scroller, więc tutaj niewiele się dzieje. Mamy możliwość grania w oknie na całym ekranie, albo trybie okien bez ramek. W rozdzielczości monitora bez synchronizacji mamy G-Sync. Limit, jak widzicie, jest ustawiony na max. Ja zawsze staram się, jeśli tylko klient i aplikacja pozwala, to staram się mieć włączony FPS na nagraniach. Jeszcze chyba tylko nie ogarnąłem, gdzie się to włącza na apce Game Passa Microsoftowskiej i tam chyba jak mam gry stamtąd, to nie wyświetla się im FPS, ale ze Steamu już jakiś czas mam, a Ubisoftu też niedawno włączyłem. Więc na razie jest 360, no ale jesteśmy w menu. Jakość grafiki, jak widzimy, mamy sliderki, nie pokazują nam sliderki, gdzie jest maksymalna wartość. Ale jest ta opcja, która sprawia, że maksymalna już nie ma opcji dalej w prawo, nie? Czyli nie możemy sobie infinite scrollować, ale przynajmniej wiemy, co jest maksymalne. Napisy, możemy sobie włączyć też tło, możemy użyć innej czcionki. Wydaje mi się, że ona jest właśnie taka bardziej ciasna i trochę się zmienia. Wydaje mi się, że jest mniej stylizowana. Po prostu mniejsza, no tam to mniejsza. No dobra, no i to, słuchajcie, to jest tyle, jeśli chodzi o opcję. No cóż, nie będziemy przynajmniej tutaj dużo czasu spędzać. Możemy z wersji demo, która jest oczywiście dostępna w Ubisoft Connect, czyli naszym launcherze, naszym sklepie, naszej platformie Ubisoftu do swoich gier. No i tyle, możemy kupić, jak widzicie, edycję Deluxe, od razu promują, nie promują standardowej, no kto by kupował, słuchajcie, po prostu grę, no w tych czasach nie kupuje się gier. Słuchajcie, to jest Ubisoft, no i Ubisoft, nawet w menu, które ma trzy opcje dosłownie, musi dać coś swojego, musi dać, słuchajcie, pierwszy opcję, cud, że nie ma jakiejś Ultimate albo czegoś takiego, nie, jest Deluxe. No nic, za to nas nie interesuje, gra będzie również dostępna oczywiście w subskrypcji Ubisoft Plus, więc 60 zł kosztuje, nie trzeba opcji Deluxe. Zdaje się, że te opcje z subskrypcji nie są opcjami Ultimate, ale zazwyczaj są takimi właśnie Deluxe czy coś takiego, czy mają jakieś tam goodies cyfrowe, cokolwiek. Rozpoczynamy grę, słuchajcie, jest to, a propos Ubisoftu jeszcze, jest to program Powrót do Korzeni, tak? Powrót do korzeni, już nie trzeba mówić powrót do korzeni plus, to już jest nieśmieszne, to, ten mem się już przejadł. Teraz mamy program po prostu Powrót do korzeni, Assassin's Creed Mirage, Powrót do korzeni.
Avatar w sumie nie miał niewiele. Były korzenie, były duże drzewa i były duże korzenie też może być. I Prince of Persia, słuchajcie, powrót z opcji 3D, ze świata 3D, tak, mieliśmy całą serię gier, niedawno też była, znaczy niedawno, już parę lat temu, ale była taka cel-shadingowa, fajny tytuł z Prince of Persia. Grałem troszkę, oczywiście, że nie skończyłem, ale to było już parę lat temu, no i od tamtego czasu nic o Prince of Persia nie było. Był film w międzyczasie, taki se, natomiast tutaj mamy nową grę z tej franczyzy, z tej marki, klasyczna, i to jeszcze właśnie jako platformer. No słuchajcie, no to jest... No, jeśli to nie jest powrót do korzeni, to ja nie wiem, co jest. Więc ruszamy. Tego się nie spodziewałem, słuchajcie. Obrażenia, zdrowie, obrażenia od otoczenia, trudność blokowania, okno uniku, szybkość zużywania atry. Czy jedno jest pewne? Na pewno nie chcę... Nie chcę grać na czymś takim, gdzie mam podwójne obrażenia od wszystkiego, czyli generalnie nic nie mogę. Nie mogę się dać trafić praktycznie, nie? Zastanawiam się, bo patrzyłem, czy któreś z tych opcji to nie jest staminka. Jakby to była staminka i jak to jest side-scrollerowy, słuchajcie, Souls Light. No ale nie widzę staminki, więc chyba nie ma, więc to no, to chyba nie jest Souls Light. A skoro to nie jest Souls Light, no przede wszystkim jest opcja wyboru trudności, więc na pewno nie jest Souls Light, nie? Kurde, ja nie jestem też, wiecie, specjalistą, znaczy, no grałem w Ghost Song, ale to chyba moja pierwsza, grałem też troszkę w Hollow Knight, ale tak troszkę dosłownie, i parę jeszcze może innych platformówek ostatnimi laty, no ale to nie jest jakby, wiecie, mój vibe, ani moje specialty. Normalny, ale nie chciałbym na przykład za 3, to też jest normalny. Obrażenia są zwiększone i szybkość zużywania atry, nie wiem, co to jest ta atra, czy oni mi... Nie opisują mi tego bardziej niż to, co jest przed nami. Nie mamy żadnych... Damy sobie bohater, nie? Wersja demo. To demo zawiera zestaw wybranych... czyli to takie nie jest... Nie będzie to początek, na przykład pierwszy czy prolog gry, czy pierwszy rozdział, tylko taki raczej pociągnie. No spoko. Mocy czasu, fal atry i amuletów. Ale spoko, bo przynajmniej pokaże większość mechanik. To też się ceni, jeśli chodzi o demo. Uważam, że to jest mega podejście. Najlepsze demo to było, słuchajcie... W ogóle to demo, dzięki temu demo ja w ogóle jestem fanem Star Wars, to było demo Jedi Knight, serii Jedi Knight, Jedi Outcast, czyli taka pierwsza nowoczesna grafika, słuchajcie, sztosik. Jak ja, słuchajcie, włączyłem, tam się na takiej platformie, takim lądowisku się zaczyna to demo i z włączonym mieczem od razu chyba i strzelają do nas szturmowcy z dystansu, oczywiście ja, też nikt nie wie, co do mnie strzela, ale mam ten jakby dziwny miecz, i on się świeci i tak fajnie migocze i od niego się odbijają te blasterki, to było takie wow dla mnie. I dopiero zrozumiałem, czym jest Star Wars, nie? Ale to demo, słuchajcie, Jedi Outcast było zupełnie odrębną misją, która też jakby dawało nam już parę mocy, no bo na początku Jedi Outcast jest dwie pierwsze mapy, to mamy w ogóle, nie ma miecza świetlnego, tak, jesteśmy bez mocy. To byłby to dramat, gdyby to był po prostu na przykład misja na Kaczyn. To byłby dobry FPS w świecie Star Wars, no ale w ogóle nie doświadczylibyśmy aspektu jakby tego mięsa gry, czyli bycia Jedi. Natomiast demo właśnie rzucało nas na taką odrębną misję, w ogóle z minimalną fabułą. Fabuła to było kilka dialogów wyciętych z kacynek faktycznej gry poskładanych, żeby to miało, trzymało się kupy. Ale przychodziło się przez takie właśnie taki ośrodek, no i tam stopniowo od szturmowców po coraz więcej jakby cięższe jednostki tych szturmowców z lepszą bronią i na końcu nawet mierzyliśmy się z mrocznymi Jedi i to było mega, mega fajne i na końcu walczyliśmy z dwoma takimi, po prostu można się było ćwiczyć i można sobie było podnosić poziom trudności. Sednem tego jest, że to była odrębna jakby misja, która też dawała nam większość mechanik z gry i tutaj widzę, że zaprojektowane jest to w podobny sposób i uważam, że to jest mega, mega super design na demo. To w ogóle, że dema wróciły, to już jest sztos, nie? To słuchajcie, 3-4 lata temu, żeby dostać demo, no co to, jakie demo? Możesz dostać Early Access, za które sobie musisz zapłacić, albo betę, za którą też musisz zapłacić. Ewentualnie może jakieś losowanko, jak to jest Open Beta i może akurat ci się trafi kluczek. Ale demo? No co ty? Preorderuj grę, zapłać pełną cenę, co będziesz testował grę? Nie no, wchodź, kupuj, zapłać nam jeszcze wcześniej.
Więc powrót DEM w tej toksyczności jakby marketingowej tego rynku to jest złoto, to wiecie. Natomiast fakt, że jeśli są tak dobrze zaprojektowane, no to już w ogóle to ja do czapki z głów. Co tu jeszcze mamy? Możemy się zapoznać z najważniejszymi elementami rozgrywki, no właśnie. Ale nie zdradza szczegółów fabuły. No proszę, dbają o spoilery nawet. No wzór. Wzór do naśladowania. Słuchajcie, Ubisoft? Mirage było jakie było, ale wygrałoby u mnie nagrodę na najlepszy design UI, jeśli chodzi o jakby user friendliness. No i jeśli user interface jest user friendly, to znaczy, że po prostu no jest tak, jak powinien być, nie? Bo większość jest unuser friendly. Dobra. Avatar wygrałby, jeśli chodzi o PC friendliness i fakt technologii i fajnych opcji, grafiki oraz w ogóle no, najnowocześniejszy tytuł zeszłego roku. I zobaczcie, kolejny tytuł Ubisoftu, Prince of Persia, jako najlepszy demo, tylko to już mamy nowy rok, ale to nie ważne. Ciekawe tutaj trendy Ubisoft. Oczywiście zawsze zaczynamy w menu i zawsze są jakieś opcje marketingowe pierwsze. W trzech tych grach. Trzy razy komentowałem to i teraz też. Ciekawe, jak to będzie wyglądać w pełnej wersji, nie? Dobra. W tym demo część dróg została zamknięta w celu uproszczenia rozgry... Okej, czyli dobra. Czyli raczej souls-lightowość tutaj może nie do końca. Chociaż jak widzimy, poziom trudności walki nie będzie najniższy. Ale zakładam, że to jest bardziej właśnie ukłon w kierunku oryginalnej gry, nie? Ona też była dosyć trudna z tego, co słyszałem od naszych kolegów, kronikarzy, bo to jest gra way before my time. Ja za młody byłem, żeby móc grać w oryginał. Znaczy, pewnie nie, ale no nie miałem jeszcze wtedy kompa, ani żadnych konsoli, która by to mogła ograć. Więc raczej metroidvaniowy tutaj, po prostu klasyczny platformowe rozwiązanie i dużo metroidvaniowych elementów. No okej, okay. To jest spoko. Wolałbym pewnie Souls 2, pewnie jakby, bo to Souls 2, może nawet zrobił serię na kanale, albo na pewno bym pewnie chciał wbić w kampanię po prostu klasyczna metroidvania, no to tak, no, to trzeba lubić, nie? Jako główny driver do chęci ukończenia gry, bo to nie znaczy, że to jest zła rzecz, to jest super rzecz. Odkryj i poznawaj świat góry Kaf w pełnej wersji gry. No dobra. Mam nadzieję, że oprócz tego ekranu, chociaż jak to jest pocięte wszystko. Dobra, a tak zrobię sobie taką tutaj mentalną mapę. Okruch, pamięć, to nie wiem, dobra, mikstura tutaj na D-padzie. Ruch, wiadomo, kamera, wiadomo. No, a... O kurwa, znalazłem sobie, nieważne. A to był skok, X to był atak. Dystansowy do Y. Citadel. A, muszę... Anahita took Prince Hassan beyond these gates. I can't fathom why Anahita would do such a thing. Okay. Sargon, you know her best. What do you make of it? It doesn't make sense. She has always been loyal. She wants to seize power for herself. Oh, what do you even mean? The Simorgh may have disappeared, but the mighty god used to live on Mount Kaf, and perhaps still does. It has always been the Simorgh who appoints future kings and queens. Hmm. Anahita probably wishes to receive the Simorgh's blessing. But why kidnap Prince Hassan? She needs him. The gates to the Simorgh temple only open for members of the royal family. She has lost her mind. She will never get the Simorgh's blessing like that. We can't be certain. After all, the Simorgh may be weakened. One thing's for sure. Prince Hassan is in danger. She will kill him once she has no need for him. Immortals, follow me. Let's help Ardashir and find Prince Hassan. Nieśmiertelny. Okay. Wait for me here. Don't worry, it won't be long. Żegnamy się z konikiem, no bo idziemy w góry. Dobra, mam dwie mikstury leczonka.
Stary trakt. Aha, mogę sobie, zobaczcie, mogę sobie nieco kamerą, tak sobie się kamera w platformówce, ale po prostu mogę tak trochę zrobić akuku na krańce mapy i zaglądać, co mnie czeka. Idąc w lewo, nie idę nigdzie. Fajne animacje, idlowe. Tak, czyli na Y atak dystansowy, na X, U, nice. Podwójne miecze, podwójne szable. Jest klimat. Wiecie co, tak sobie myślę, tak jeszcze myślałem, może jakiś fajny będzie aktor głosowy czy coś. What? Hej, zaraz. Pęd Simurga. W powietrzu przytrzymaj L. O, moja ulubiona mechanika. Z Lords of the Fallen, przytrzymaj L, żeby cokolwiek zrobić. Nie cierpię wciskania. Zawsze jak wciskam, nie jestem oswojony do padów, wiecie. Gram w Souls-like najczęściej, jeśli chodzi o pady, no, albo gry akcji. Ale tych nie gram zbyt dużo. Natomiast Souls-like, no tak, gram dużo i gram je na padach praktycznie zawsze. A tak to nie gram na padach. I nie jestem aż tak oswojony z nimi, więc wciskanie triggerów, no wciskam ten trigger, to czasami gdzieś tam palec zejdzie, to nie wciśnie się. To jest tak nie unreliable way. Ja nie wiem, czemu to jest w ogóle używane jako... No ja wiem, że brakuje batonów, ale może coś właśnie pod palcami tutaj nie lepiej zrobić. Steampad miał tutaj takie klawisze, które najczęściej mirrorowały batony albo triggery, ale nie ma nic gorszego niż wciskanie tych triggerów, żeby cokolwiek zrobić. To jest strasznie niewygodne. Dobra. Mam tu jakieś itemy już w ogóle. Płatek... What? A, zbierz 4 płatki, no dobra. Kses waluta. Materiał wzmacniający, czyli tutaj coś do craftingu, coś do handlu i co? I pewnie może coś do rozwoju, tak? Jakaś tutaj czasoprzestrzeń, może coś, co możemy kupować umiejętności albo ich jakieś dodatkowe cechy. Skórki. O, nie dali nam żadnej w demo. Wiecie, to mógł rozważyć opcję deluxe, jakbym tutaj zobaczył jakieś fajne skórki. Może bym się zainteresował. Zaraz. Nie skończyłem patrzeć tutaj. Co to jest w ogóle? Mam tu jakieś fajne amulety. I... No, ale nie mogę ich użyć, tylko przy drzewie wakwak. Pewnie jakiś checkpoint typu bonfire, nie? I fale Atry. Fajna animacja. Potężne cięcie. Przeciwko latającym, fala waju. Okej. Okay. I co to jest? Okej. Okay. I tyle. Ale co ja chciałem... O, dostępność. O, wow, a czy... A czemu tego nie było w menu głównym? Mamy, zobaczcie, osobne menu dostępności po rozpoczęciu rozgrywki. No a już chwaliłem dobry design. Znaczy, no nie kończę menu, no ale... Więc mamy tutaj parę opcji dostępności, zobaczcie jeszcze. Wysoki kontrast. Możemy sobie zwiększyć HUD, to jest spoko, zwłaszcza dla platformówki. Czcionka. O, proszę, to jest bardziej też kwestia, no właśnie, to jest taka dostępność. Troszkę / rozgrywka. Czasami niektóre opcje rozgrywki nazywa się opcją dostępności, w sensie, że to jest... Okej. Opcje trudności należą do dostępności, tak? Czasami gra jest niedostępna dla gracza, nie dlatego, że może gracz w jakiś sposób nie domaga fizycznie, ale po prostu może nie jest doświadczonym graczem i trudno mu wgrać w gry, no bo on nie jest oswojony z grami, typu no nie grał nigdy, albo gra bardzo rzadko, albo grał 20 lat temu i wyłączenie jakby wielu elementów, albo włączenie właśnie takich podpowiadaczy w interfejsie do rozgrywki, to jest właśnie
powiększanie dostępności gry na szerszy jakby rynek ludzi, nie? To jest super. Więc tak, więc to, że to jest czasami, tylko problem jest, kiedy opcje dostępności skupiają się tylko i wyłącznie na rozgrywce, a nie ma żadnych właśnie dodatkowych rzeczy dla na przykład osób postrzegających inaczej barwy, dla niedosłyszących, może kwestie właśnie więcej opcji tekstowych, więc no tutaj raczej jest no mało tutaj dla faktycznie dostępności takich fizycznych, a bardziej opcje. Poziom wibracji nie potrzebuje takich mocnych, nienawidzę wibracji, ale czasami te wibracje się przydają, typu wiecie, jakaś znajdźka czy coś i ten wyłączenie drobno. Oczywiście. Zakres pomocy, no mogę mieć, nie mogę wyłączyć, no więc wspomaganie celowania w walce wręcz, no to zostawię tak jak jest. Tutaj widzimy, że mamy podpowiedź w postaci tej kropeczki, która nam sygnalizuje, że tam jest jakaś interakcja właśnie ze światem. No i tyle. Dobra. Mamy też tutaj skróty, znaczy mapę naszych klawiszy. Ale ja chciałem... O tak, tu mam osobną rozgrywkę. O... Proszę. Wszystkie opcje sterowania tutaj mamy. Nagle oś i tutaj w ogóle wibracje i czułość, wszystko jest. No czemu tego nie było w głównym menu? Zwariowali? Nie możemy nawet przypisać klawisze. Boże drogi. Poziom trudności. O, a teraz mamy w ogóle opisane, nie? Czyli szybkość zużywania. Gromadzenie atry. O, ale tych dwóch rzeczy nie było, ale też sobie możemy zobaczyć. Czyli super, bardzo, bardzo fajny, customizowalny system trudności. Super rzecz. Wow, jestem w szoku. I zobacz, czy jeszcze nie ma więcej opcji graficznych z jakiegoś względu już w grze, a nie w menu. O Boże, no, no ale chyba nie ma. Co to jest? Tak, kontrast tutaj. Chyba tak. Czy było, czy nie? Dobra, idź. O, dźwięk! Wow! Proszę, nagle wszystkie opcje są. No nie wierzę, co za w ogóle pomysł. Gdzieś się z czymś takim już spotkałem, że opcje dopiero się... Większość opcji się pojawiła dopiero w grze, a nie było w menu. Nieważne. Dialogi, menu, to nie musi być głośny, jest w dubbingu. O, i to chciałem sobie jednak dać na ten PS-ki, bo... No właśnie, ani jakichś specjalnie rozpoznawalnych aktorów głosowych nie było w tym krótkim dialogu. Podejrzewam, że tych dialogów mega dużo też nie będzie. Poradzimy sobie z PS-kim, będzie klimat. Dobra. Kurwa. To wrócę do tego menu głównego, jak tam zrobić. Fajna opcja, że dali perski, że... Amin jomun tazirem ambosh. Negeron nabosh. Ziyad tul nemikeshe. Od razu jakby z innych charakterów gry, nie? Dobra. No to wszystko wiem, co chyba chcę wiedzieć. Mam nadzieję, że te opcje sobie tutaj dodatkowe... Tak, zachowane... Okej. Nie, no jestem w szoku, że tego nie było w menu głównym. Z jakiego powodu w ogóle? No nieważne. Skok mamy pojedynczy, mamy podwójnego może kiedyś. Okej. Mamy krótki tutorial, super, to się liczy. مقدس‌ترین کوه‌ها. قبلا اینجا اومدی؟ نه، اما دربارش خوندم. این مکان زمانی محل کاخ داریوش بوده. دین، پزشکی، طالبینی، هندسه، جبر، همه ی دانش‌ها اینجا جمع‌آوری و در دسترس همگان قرار گرفته بود. کوه قاف محل استقرار دژ بزرگ حکمت بوده، افتخار تمام پارسیان. خب، بعدش چی شد؟ هیچ کس زنده نمون تا داستان رو تعریف کنه. و حالا فکر کن شاهزاده قسان درگیر این ماجرا شده. Tak, i z tej wstępnej rozmowy wiemy, że ktoś porwał tego księcia, tak, i idzie z nim na tą górę, żeby przekazał mu jakby jakaś ona, przekazał jej jakby może spuściznę jakby tego rodowodu władców i może chce przejąć władzę, innymi słowy, nie? Idź, has nemidle ci dalem te zademure. No i jest to odbywa się na tej świętej górze Kaw, coś jak pewnie Olimp, nie? Coś jeszcze powierzchnego, czy to samo? Kim idą Sidar Entezaremune? To samo.
Tak, no i nikt tam nie był od lat, wieków, nie wiem, a nie wiem czemu też. No może takie klasyczne. Klasyczne takie, no, ludzie odchodzą od swoich bogów, od swoich tradycji, tak, i zajmują się sobą, swoją cywilizacją i zapominają o tych bogach, może do tego, no. Chociaż z drugiej strony jakby, nie wiem, jak moja cywilizacja miałaby dostęp do jakichś takich boskich architektury, konstrukcji, tutaj coś lata w ogóle. Myślę, że byłbym zainteresowany przebywaniem tutaj, badaniem tego wszystkiego, żeby... No, ale wiecie, wiecie, rozumiecie. Okej. Trzymaj. Aha, okej. Dobra, jest faktycznie wyżej. Halo? Enough, są dziary cię. No, dokładnie, cóż za czary. Trzeba było tutaj siedzieć i badać, co tu się dzieje, a nie opuścić to miejsce. Majnie dżang, dżua, na je piszku. Mądziamy dar hejne suchutysz. Engorcie zamon mu ceba kewszedy. No tak. Czas przecież. Czas jest kluczową mechaniką w grach Prince of Persia. Ja? Graficznie jest przyjemnie. Nie, oczywiście znowu mocno stylizowana grafika, co sprawi tylko, że gra się nie zestarzeje szybko, nie? Co jest idealne dla platformówki, bo to ten rodzaj mechaniki gry też nie stawia. Alba co na noliaz, my tu nie ma zleczure wari muzyki, tarsy da zwejny soja, harikat skori. Dziedzi mi gamorat, inżo je huzura żibi hast. Mana mi tu nam jesteś konem, tanho jera was a fahmi denis hast. Pas veri. بهرام، این آزاده. یکی از نیروهای اردشیر. به نظر میاد خیلی وقته که مرده. چطور ممکنه؟ اونا فقط کمی از ما جلوتر بودن. اینجا مورد استقبال نیستیم. حواستون رو جمع کنید. ما شاهزاده و آناهیتا رو پیدا میکنیم. که آراشابیر آناهیتا و کنژه حسن. ما میریم به سمت شهر. ما با هم جایی نمیریم. تو فقط جلوی دست و پای منو میگیری. تو این قضیه تنهایی. Jest unik jakiś? Jak się robi, nie ma uniku. Skakać mogę. Ojej. Nie mogę zrobić uniku? Nie wierzę. Jak zrobić unik? Wow. Aj. Aj. Próbuję zrobić... Wyczuć timing na potężny atak, fajny jest. Ale nie ma uniku, serio? Blok jest.
A jest tutaj unik na triggerze, no dobra. I blok. Okej, do tego się jeszcze muszę nauczyć. Ciekawe, czy jest parowanie, nie? Ale jeszcze mi tego nie nauczyli, oczywiście. A nacisnąć, żeby odskoczyć, okej. Pierwsza śmierć. Spróbuję. Aj. Tak, jest parowanie. Nice. I czy to mnie uleczyło w ogóle? W słuchajcie, to, że uniki i blokowanie są na triggerach, to mi coś już mówi o designie gry też, tak? Triggery to zazwyczaj są... Tak naprawdę są główne batony na padzie, to są najważniejsze batony na padzie, to są główne metody interakcji. W shooterach strzelamy w ten sposób, tak? W Souls-like'ach atakujemy. A tutaj, pod tymi przyciskami mamy nawet nie atak, tylko obronę. Wow, wow, wow. No, tym razem się nie udało. Więc wydaje mi się, że właśnie to jest sedno gry, tak? Czyli uniki i obrona, czyli jak... Zresztą ja widzę, że... O! Nice! Ja widzę, że... Ich ataki są bardzo niebezpieczne i dużo, znaczy trzeba być cały czas, nie można się dać trafić, tak? Widzicie, że to jest poziom, okej, trudny powiedzmy, nie? Ale 2-3 ciosy i ja nie żyję, nie? Aj. Trochę mnie leczy właśnie, wydaje mi się, nie wiem, czy z czasem się leczy, czy atakowanie mnie leczy. Dobra, w każdym razie tak, triggery, defensywa na triggerach sugeruje, że to jest gra nastawiona na defensywę. Tak, ataku mamy sporo, jasne, ale musimy być cały czas w uniku, nie? Dobra. Ale jest trudna, muszę przyznać. Naprawdę. To jest bardzo przyjemny tym. Daj. Przypadkowo to uruchomiłem, ale spoko, że to uruchomiłem. Tak, leczę się atakując, widzę. Natomiast połączonki są tam do takich właśnie krytycznych sytuacji, nie? Bardzo przyjemny tytuł. Ok, więc co tu trzeba zrobić? Jej! I to jest Prince of Persia. Co to? Jak się robi interakcję? O, okej. Okay. O, mogę też hucać, czyli unikać. Dobrze wiedzieć. A tam do góry mogę iść? Nie mogę iść, nie? No dobra, hop. Wait, what? Mogę tutaj coś uruchomić. Zaczyna się, słuchajcie, zaczyna się platforming. Wypij mikstura, po co? Au. Ej, czemu nie chcę tam jakby... Albo ja muszę mu pokazać. Gdzie chcę skoczyć? No. Dobra, ja tutaj wrócę, bo to chyba jest właściwa droga. Jak... O. Obczaje pierwsze. Seamurg. Ptak wiedzy. Ma klucz do całej prawdy. Jest strażnikiem czasu i przeznaczenia. Utrzymuje wszystko w równowadze. W jego piórach tkwi nieskończona moc.
kiedy lata nad Persją, chroni ją i przynosi jej pokój oraz dobrobyt. Te szczęśliwe osoby, których dotyka jego cień, są na zawsze chronione przed siłami zła, a każdego, kto spróbuje skrzywdzić Simaruga, czekają same nieszczęścia. Niechaj poeci sławią jego czyny, niechaj filozofowie rozmyślają o jego naukach, niechaj wojownicy zdobędą jego mądrość. Okej. Okay. Znajdźki w skrzyniach i waza, nie waza. No, to ważne. Czyli... chwila. Niechcący uruchomiła specjalna... A, bo wcześniej to było... Tak, musiałem wyskoczyć tam na górę, a teraz sobie to odblokowałem. Dobra, okej. Okay. Czyli muszę iść w prawo. Strzelanie nie było przyjemne. Czy to się faktycznie odbije? Albo to jest jakiś bumerang czy coś? Okej, okay, dobra. Jak przytrzymuję, to mam ten bumerang, który robi w ogóle takie cuda. Nice. A strzelanie to po prostu jest strzelanie. Co jest? Bo myślałem, że wiecie, można jakoś celować, nie? W sensie chciałbym móc wycelować strzałę tylko, a nie żebym się przełączył w tą dziwną broń. No ale dobra, co jest jak jest. Nie zaskoczę w ten sposób. No nie. Granat. What? Co się stało? A, okej, okay. Przegapiłem to trochę. Jakby nie wyczaiłem, co się dzieje. Zaraz zginę, kurde. Naciśnij RT. Aha. Bardzo dużo mechanik jest. Oczywiście są to platformówkowe rozwiązania, więc tak jak mówię, ja, no nie jest to moje forte. Fajna muzyka. A, o to im chodzi, okej. Okay. Dam mu jump, dobra. A co tu się dzieje? No, mogę przeskoczyć, ale mogę też iść w prawo pierwsze, nie? Zamknięty. Simurg to sprawiedliwość i umiar we wszystkich sprawach. Od równin Farsz po Dolinę Nilu. Ochronny cień tego majestatycznego ptaka schładza żar zsyłany przez Mitrę. Kłosy pszenicy, jęczmienia, kozienieca
i samoprzy dojrzewają, nie wysychając. Zbiory są obfite i zapewniają ludziom pożywienie. Dopóki jego skrzydła są rozpostarte na perskim niebie, szczęście i dobrobyt nie przeminie. Okej. Okay. To jest jakieś drzewo wak-wak pewnie i tu będę mógł zrobić. Tak. Mogę zmienić swój build jakby. I co ja tutaj mam? Serię, wykonanie piątego ataku. A, czyli combo. Nie jestem jeszcze gotowy na takie combo. 5 ataków w konsekwencji trzeba. Przy czwartym trzeba przytrzymać, żeby wykonać to combo. Nie będę tego pamiętał. Błyskawiczne uniknięcie ataków za pomocą. Oho. To jest ciekawe. 5 strzałów, no też. W sensie robię z mojego łuku robię sobie basically shotgun, tak? Bo mam 15 strzał, wystrzeliwuję 5 za każdym razem, czyli mam 3 strzały takie po prostu w wysokim spreadzie, czyli jak shotgun. Mega zniszczenia, tylko wiadomo, muszą być blisko, żebym trafił, bo jak nie, to przecież to się rozejdzie, zanim doleci. Ciekawe, czyli tutaj po prostu robię sobie shotgun z łuku. A, czakram to jest ten boomerang. Tak, i mogę zrobić co? To miarko nie zwiększa przeżycia. To jest niezłe. O, mogę zgromadzić atre, czyli ten taki pasek w umiejętności specjalnych, to many basically. Też kiedy mnie biją. To jest spoko. Po udanym zablokowaniu ciosu. Umiarkowanie zwiększa obrażenie zadawane atakami wręcz w powietrzu, to mnie nie interesuje w ogóle. Ja mogę mieć kilka. O, wow. To nie to. To też nie. Może to. Zadaję obrażenie. Kiedy unikam to trochę obrażeń, to tam tak raczej przypadkowo jakiś creep damage'u over time może się przydać. Interesuje mnie ten... tak, i to mamy jak mamy cenę, tak? Widzimy ten pasek, który jest czasami przysłonięty w jakiś sposób, nie rozumiem czemu. A może to jest... Aha, tak. To jest cena, a nie zawsze jest pełnym kółkiem chyba. Tak jak ilość tych kółek, to jest koszt założenia tego amuletu i mamy jakby pulę sześciu, którą możemy wykorzystać jak tam chcemy, nie? Tak, obrażenia zamienione w atrę uważam, że spoko. Czyli zawsze mi rośnie ta atra. I... Może to? Dobra. I fale atry, co ja tutaj mam w ogóle? Nie rozumiem. Nie rozumiem, co ja robię tutaj. Że mam jakąś jedną rzecz na poziomie drugim. A nie. To mam do dyspozycji. Natomiast po prawej ustawiam... Tak, po prawej ustawiam to, co chcę mieć do wykorzystania. Czyli w tym wypadku nie wykorzystuję tego zionięcia Bachmana. I strefy leczenia. A to nie, to ja chcę jednak strefy leczenia. To nie, to poproszę. Okej, czyli taki faktycznie checkpoint, gdzie
amulety, które zakładam, znajdujemy gdzieś tam po mapach, sobie możemy założyć i ustawić nasze moje umiejętności. W tym wypadku mam... Właśnie, a jak tego w ogóle użyć? Co to jest? Co kar mikoni? In makan baraye ye bache kheyli khatarnake. Nigaran man nabash. Man dejo behtar az har kasi mishnasam. Jakiś tutaj aspekt boski, jakiś awatar jakiegoś boga? Qadam be qadamesho baladam. Hatta jahayi miram ke baghiye nemitunan. Aha, będzie mnie uczyć. Man ba hame ye mojudat sohbat o bahs kardam. Va hame ye darakhtay inja ro mishnasam. Mese in yeki? Hameshon mese ina? این درخت ها خواستن. اسمشون واک واکه. اونا خالص ترین آسرار رو دارن. پس زیر برگاشون بیست تا انرژی تو بازیابی کنی. درخت های واک واک زیادی تو کوه قاف هست. توی که میگی همه چیز رو میدونی به هم بگو ببینم. ما دنبال سربازایی مثل خودمون هستیم. شاهزاده ما توسط آنا یه سردار دزدیده شده. همچین کسی رو دیدی؟ یه شاهزاده؟ خیلی وقته که شاهزاده ای اینجا نبوده. من فقط تو رو دیدم. خب، اگه دوستتو توی کوه قاف گم کردی، پس نیاز به یه چشم سرگردان داری. اون دیگه چیه؟ یه چیز خیلی نادر و قدیمی. بیا، مال تو. اکا وندروفتسه. مپ، زود باش، امتحانش کن. مامه مپه. I... Co to jest? Tak. Ostatnia śmieć, aha, okej. Okay. Przeszkoda jednokierunkowa, punkt odrodzenia jest blany. Okej. Okej. Super, tylko chyba mi nie zaznacza mi, wiecie, jak zazwyczaj mapy metroidvaniowe zaznaczają, może nie zazwyczaj, ale nie wiem, Jedi Survivor na przykład tak jest, gdzie mam zaznaczone, no w Ghost Song nie było, nie, sam sobie musiałem znaczyć. O, tu jest, są takie rzeczy, okej, dobra. No właśnie, gdzie jest coś zablokowane, gdzie mogę jeszcze przejść, gdzie nie byłem, gdzie byłem. Znaczy, gdzie byłem, to wiem, bo jest... odblokowane jakby fog of war, nie? Dobra. Bezer je kalake bohol baraye be khater sepordan makana tu kuh qaf bed neshun bedam. Jakąś troszkę znam. Okruchy pamięci. Zwiększenie liczby okruchów pamięci. Pamiętaj o regularnym fotografowaniu otoczenia. No, okej, okay. Czyli uczą nas jakby takiego systemu prowadzenia zapisków, tak? Masz tam na przykład tą skrzynię teraz, nie? Ale nie masz mechanik, żeby się tam dostać. Zrób sobie zdjęcie, żeby zapamiętać, żeby tam wrócić. Super, super. Tak, ja zakładam, że jest ograniczona ilość tych zaczników, nie? I... Tak, i teraz mogę sobie... Okej. Spoko rzecz, naprawdę. Nie wiem, ile ich mam, nie wiem, gdzie to jest zapisane. Mam na mam, chanum kuczyniu. Man, esme to nie wiem. Esme man Faribas. منم سارگونم، سرباز گارد جاویدان. آه، چه تأثیر گذار. خب، سارگون، مطمئنم تو کوه قاف هم دیگر رو میبینی. بدون یه زکم جیتسکه. وقتی بتونم یافته همو باهات در میون میذارم. ولی برای این کار به کریستال... کریستالای زمان؟ به کوه قاف خوش اومدی. Zbieram te kryształy czasu. O, 19 mam po lewej. A, to spoko. I zakładam, że wiecie jak... Mogę to przetestować. Nie tak. Usuń wspomnienie. I mam 20, tak. Czyli sobie po prostu sam decyduję,
ile mam. Tak, zakładam, że no jak już kończę mi 20, no to powoli by trzeba się było przejść po mapie i pozbierać może niektóre, nie? No ale to oczywiście zależne od tego, czy tam się jestem w stanie dostać, czy nie. No bo obecnie chyba nie, no właśnie, czegoś mi tutaj brakuje, typu na przykład podwójnego skoku, nie? Może? No, o czym my tu mówimy? A jak się to usuwało? Usuń wspomnienie, tak. Już mam, już załatwiłem to. Dobra. Zdobyłem 200 kryształów, no dobra. Czyli on, ja je tracę jak ginę, nie zauważyłem wcześniej. Oh my god. Wow. Ciekawe, bo... Aha, tutaj jeszcze są. A co to? Czemu mam tak dziwnie? Co to się dzieje? Nieważne. Uuu, aj, za szybko, wolno. Już pikałem. Poszanka. Aha, dobra, cofnęło mnie tutaj. Nie tracę tych moich wspaniałości. No dobra. Aj. Wow, ale skubany mnie tam dziabał od spo... O, co to tutaj się dzieje? Ukryta ściana. Ale to tak chamsko w stylu Dark Soulsów. Tak na zasadzie uderz, to się dowiesz. A wcześniej nic nie powiemy. Okej, okay, tutaj jest problem. No bo nie wyskoczy tam w żaden sposób. Nie wiem. Okej, może trochę. Ale nie, dobra, nie kombinuję, bo tylko życie stracę. O!
jakichś bossów, jakiś tutaj Sphinx czy coś. Wiem, gdzie jestem. Okej, okay, dobra, jestem tutaj. To jest wyjście. Kurde, niebezpieczny jest ten ziomek. Au. Aj. No dobra, to te kryształki są takie permanentne, chociaż może coś kiedyś się ich pozbywam. No to było bardzo ciekawe. O nie, ci się znowu odnowienie. O matko. Au. Nie tak chciałem, ale niech będzie. Czemu? Co mi się dzieje z mapą w tym momencie? Może to jest podpowiedź, że tutaj jest właśnie jakiś sekret, typu ta ściana? Te kontry są mega... coś zdobyłem. Ciekawe, coś takiego żółtego, nie? To sobie mogę schować, tak? O Jezus, pomyliłem się przycisk. Pozbyłem się niepotrzebnie połszonka.
Zaraz. A tak, muszę to tak zrobić, inaczej nie wyjdę tam na górę. A co to? Spoko. Okej, tutaj nie przejdę. Tutaj też nie przejdę. Czyli jednak dają nam skórki, no sprytnie, wiedziałem, że tak będzie, nie? Ale to zaraz, bo chwila, bo no nie ma przejścia, nie? I co teraz? Cały czas mylę przyciski. Tutaj wygląda, jakby coś miało być. چیزی دور از دسترس میگرد، چیزی فراتر از هدایت. برام سوالی که به کی خدمت میکنی؟ برای من چیزی میدونی؟ من وقتی انتخاب کنم حواسمو به دنیای انسان ها میدم.
من سارگونم، عنوان سرباز گارد جاویدان سرزمین پارس خدمت میکنم. پس که گارد جاویدانی؟ جالبه. خب، سرباز گارد جاویدان، تو مقابل یک جاویدان واقعی استادی. Tak, jesteśmy nieśmiertelnymi w jakimś stopniu, no, bo giniemy, ale się odradzamy, nie? Tłumaczone w ten sposób jest, dlaczego się odradzamy. Kahewa, elahe u ahangere chodajan, man bieżdżare selahaje una rozsachnam. Co baroje insanha am selah sachti? Man gahi oqatam be insanha khidmat kardam. Shamshir Darlushah yeki az behtarin karhaje mane. کمتر انسانی پیدا میشه که لایق خدمات من باشه. من نمیدونستم که خدایان و الهه ها تو کوه قاف بین انسان ها زندگی میکردن. اینطور بود. نفرین همه چیزو تغییر داد. بعضی از خدایان در ابعاد دیگه سرنوشت ناپدید شدن. ولی من اینجا Czyli bardziej bogowie zniknęli i dlatego ludzie opuścili to miejsce, nie? Ale niektórzy zostali. Ohangeri mnie od hawasu zaman muhafazat kard. Beharhal, alan dige hich chiz hesabeko nedare. Momkine bazam baraye ye insan fani selahi besazi? Shayad ba chand ta kristal zaman bitunim ba ham be tawafuq beresim. Tak, czyli kryształki czasu to jest taka bardzo... Ta dziewczynka też chciała kryształku czasu odniósł. Inu dark kon. که حتی تو زمانی اینطور به هم ریختم زندگی یک انسان بی ارزشه. خوش اومدی. سلاحی لازم داری؟ Zbieraj kryształki, zwiększy ilość, spoko, ale to jest amulet i to jest miejsce i bardzo cenne i nie wiem, czy chciałem to marnować. Zwiększa obrażenie zdawane strzałami, to nie, ale to jest spoko, zobacz, jest mniejsze siłą ataku wręcz wroga. Jep, to trochę jak slajderek, pewnie w mniejszym stopniu, poziom trudności, nie? O! Kołczan. To wezmę ten kołczan. Więcej strzał, ale żeby sobie te dodatkowe fajne bronie kupić, to muszę mieć dodatkową jednostkę walut. I nie pamiętam, czy ona jest, ale no, kształki czasu nie wystarczają do tego. No dobra. Okej, fajnie. Tutaj byłoby coś, co bym sobie pewnie zapisał. Czemu nie mogę zrobić? A to muszę w ten sposób, okej, wspomnienie, że na przyszłość coś tu mogę zrobić z tym. Kahiwa, fajna rzecz. Słuchajcie, ja sobie tak w ogóle myślę, no bo chyba już poznaliśmy, co mieliśmy do poznania. Nie wiem, czy jakiś boss może wkrótce się tutaj nie szykuje, ale czas już się powoli kończy. Tu mamy jeszcze jakąś postać. Czy inżo kieszum datet musafer? Manu, hamrohonem derim dąbali... Pas tu, bagia ham inżo. Kuh gaf, musaferaje kami nadaśte. Chyli az ono tu tarhaj nefrin zaman gum shodan. Inu betun jangju. مرگ و بدبختی تو این دژ پرسه میزنه. من مرگ کم ندیدم. حتی مصممترین جنگجوها هم باید آماده باشن. اینو بگیر. خواص منحصر به فردش بهت کمک میکنه. فقط بدون که هر کدومشون با ارزشن و فقط کناری درخت واک واک تغییر میکنن. ازش استفاده خوبی میکنم. Okej, fajne. Zdrowie za jeden, to spoko. A jeszcze coś otrzymać. Chosz umedi. Rozumiem, ona pewnie będzie wymagała tych
no właśnie, Xerxesów, tak? Zaraz, nie, mogę kupić Xerxesy od niej za kryształki czasu. Czy to jest tutaj wymiana walut? Na stałe zwiększa limit noszonych amuletów. Biorę. Myślałem, że mi może pozwolić dodatkowo. Chosz umedi. O! Płatek z mitycznego drzewa nieśmiertelności Soma i on zwiększa życie, z tego co pamiętam, tak? Xerxesy... Ale nie potrzebowałem nic z Xerxesów. Dodatkowa mikstura, skuteczność mikstur. Na razie mnie leczą praktycznie za całe życie, nie? To bym raczej wziął sobie to, ale zużyłem swoje kryształki. Czy to jest taka baza? O, jest drzewo, wak. I proszę, założę sobie tutaj moje dodatkowe żyćko. No i pięknie. Jeszcze mi się nie udało nabić drugiego poziomu tego paska, żeby móc użyć tą drugą umiejętność. Do tego trzeba mieć flow, bo przy śmierci się traci, chyba przy obrażeniach też się traci, no. Ten postęp tego paska. Dobra, znalazłem jakąś fajną bazę. Pogadałem z dwoma NPC-tami. Bardzo takimi tajemniczymi. Jakaś bogini, jakaś magini. Co tu jeszcze jest? O! To jest coś takiego, co by mi pozwoliło kupić broń od Kahiwy, nie? Ale nie wiem, jak tam się dostać. I też coś na wspomnienie, tylko że oczywiście jestem w bazie, więc trochę bez sensu wspomnienia marnować. To zamknięte. Tak, czy mam tam jakieś coś, jakieś przejście? Po lewo chyba też tutaj, nie? Też nie, to było zamknięte. Na dole gdzieś tam mogłem iść też. Przyjemniaczek. Tego się będzie zablokować. Walka jest mega przyjemnie trudna. Trudna, ale przyjemna dlatego, że sprawiedliwa. Trzeba się jej nauczyć. Czemu straciłem przez... Ciekawe. Zobaczcie, widzicie, tracę to moje dodatkowe życie. A, bo to się tutaj zaczepiam. A w ogóle tak chciałem jeszcze inaczej zrobić. Jak zrobię tak... O, to jest coś, co pozwala mi czasowo je niwelować. Tutaj nie wyjdę. Tutaj zamknięte.
Czyli droga prowadzi w dół. Zablokowane. Ale tak, słuchajcie, myślę, że to będzie... Ujej, no tak, zaczyna się robić ciekawie. God. No, zaczyna się robić ciekawie, to prawda. Au. Au. Cały książę Persji. Dobra, słuchajcie, myślę, że to byłoby na tyle. Jestem pod mega wrażeniem. Niesamowicie przyjemna gra. Fantastyczna walka, ciekawa eksploracja, metroidvaniowy system. Powrót do korzeni, tak, jasne, ale też klasyki naszego fajnego, naszej fajnej serii Prince of Persia. Język perski w ogóle, shockers, super sprawa, super pomysł. Jest monetyzacja jakaś tam, nie są te skórki, wersja deluxe, no ale to nikomu chyba nie szkodzi, nie sądzę, że jest. Znaczy jeszcze nie widziałem, znaczy nie ma sklepu i nie wiem, czy będzie sklep i czy będzie coś innego tam niż skórki, więc nie wiem, czy Ubisoft będzie znowu próbował sprzedawać gameplay. Jest ciekawy system rozwoju, są te amulety, są dodatkowe umiejętności, itemy. O, trzy rodzaje walut, czyli tutaj troszkę musimy kombinować, co chcemy tutaj, ten wymiana, nie, Xerxesów na kryształki czasu. Fajny system zarządzania mapą z tymi wspomnieniami. Zapraszam do podsumowanka. Fantastycznie zaprojektowane demo. Pełna wersja, tak przy okazji, będzie miała premierę 18 stycznia, więc wkrótce. I jak wspominałem, będzie dostępna w subskrypcji, czyli 60 zł i możecie wbić w pełną wersję gry. To demo było szokująco dobre. Nie tylko o sam design dema chodzi, tak? Czyli mamy wybrane sekcje z dostępnymi mechanikami. Widzieliśmy, że mamy już jakieś itemy, więc zakładam, że to podejście na tą górę to już pewnie jest któryś rozdział. Zaczynamy pewnie może gdzieś w mieście, tak? Wybieramy się dopiero na tą górę, no bo myślałem, że to będzie bardziej pocięta. To była jedna spójna sekcja, która była troszkę poblokowana, czyli ten świat się nie do końca otworzył, ale no była ciągłość, a myśmy mieli już bardzo dużo itemów, więc albo dali je nam dodatkowo po prostu, albo jest to w samej grze już później w fabule, nie? Nie wiadomo, nieważne. Było bardzo fajnie zaprojektowane, doświadczyliśmy tego, co chcieliśmy. Żadnego bossa nie spotkałem. Spotkałem jednego elitarnego wroga, tego na sam koniec, tak przy tych młynach takich. Super szybkie ataki, ta defensywa, no w ogóle właśnie chyba mechanika walki jest mega, mega najlepsza w tej grze, ale wszystko inne pozostaje fajne. Muzyka, język perski, sztos w ogóle, że takie coś zrobili, więc oprawa dźwiękowa i muzyczna bardzo fajna, na bardzo fajnym poziomie, stylizowana grafika sprawi, że gra będzie bardzo dobra przez dekady, bo tego typu gry się nie starzeją. Fakt, że jest to platformowa metroidvania, gatunek, który z nami istnieje od, nie wiem, 30 lat, też się nie starzeje, więc jest to przepis na sukces i w ogóle sama mechanika i sam gameplay i sam design jest też pisany w ten sukces. No, same zalety, no nie mam możliwości sprawdzenia sklepu, jest to demo, nie wiem, czy będzie, nie wiem, czy będzie tam gameplay. Natomiast tutaj nie wiem, jak to będzie wyglądać, jest to demo, więc tutaj miejcie to na uwadze, jeśli będziecie rozważać. Ale znowu, nie polecam wam, jak chcecie, to jak kolekcjonujecie gry, kupujcie w pełnej cenie. Ale jak chcecie tylko sprawdzić ją i sobie pograć, to po prostu wbijcie w subskrypcję. 60 zł to jest fair cena za grę. Macie miesiąc czasu, na pewno ją skończycie w tym czasie, a jeśli nie, no to jeśli was znudziła i nie skończyliście ją miesiąc, to pewnie już do niej nigdy nie wrócicie. Anyway, tak? Pamiętajcie, żeby tą subskrypcję potem anulować. Czy miałem jakiś poziom frustracji z czymś? I chyba nie, zbyt krótko zagrałem, jasne. Bardzo chciałem zobaczyć, jak wygląda mechanika bossów na
ale się nie udało. Nie było frustracji. Eksploracja spoko, skakanko spoko, wszystkie te pułapki, wszystko, no to przypominają się stare dobre czasy, nie? Moja pierwsza gra, Prince of Persia, to były piaski czasu oczywiście, ale wciąż było tam tego mnóstwo i ta eksploracja i obroty, wieszanie się, czasy, manipulacja czasem, wszystko to jest tutaj. Ta kultura jest bardzo ciekawa. Mitologia zupełnie innego regionu, bardzo ciekawa, tak? Mezopotamia, Persja to są zupełnie inne i zupełnie inni bogowie i tacy mniej znani. To jest też bardzo ciekawe móc to poznać za pomocą gry. Nie mogę powiedzieć też, że Assassin's Creed Mirage był failem. Był odskocznią od tego, co znaliśmy do tej pory. Tak, gra na 20 godzin do przejścia, to tak wiecie, w kilka sesji, może w tydzień, a nie 300. Avatar Frontiers of Pandora w ogóle sztos, wow, mega tytuł. I teraz Prince of Persia też. Ubisoft idzie w górę. To jest szokujące, żeby to utrzymali. Tymczasem, kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.